Szczęść Boże, Justyna Kendra. Zapraszam na informacje dnia. Gdyby nie wojna na Ukrainie, inflacja w Polsce byłaby znacznie niższa, podkreśla prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński. Tłumaczył dziś decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Inflacja cały czas rośnie. Niestety sytuacja się radykalnie zmienia na niekorzyść, jeśli chodzi o inflację. Na skutek rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, inflacja jest bardzo silnie podbita w górę. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu ceny surowców energetycznych i rolnych, a także nasilenia zaburzeń w handlu międzynarodowym. To, co mieliśmy do tej pory, zostało jeszcze podbite o kilka punktów w górę. Mówił prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński. W marcu inflacja osiągnęła poziom 10,9%. Analitycy banku PKO podkreślają, że to efekt szantażu gazowego ze strony Rosji. Na długo zanim Zachód zaczął nakładać sankcje na Rosję Putina, Rosja Putina toczyła już wojnę ekonomiczną z Zachodem. W połowie 2021 roku przykręciła kurki z gazem, potęgując presję kosztową w Europie. Naszym zdaniem Putin odpowiada za ponad 1/3 obecnej inflacji w Polsce. Ceny gazu odpowiadają za od 50 do 80% wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach. Rosnącą inflację próbuje powstrzymać Rada Polityki Pieniężnej. Wczoraj po raz kolejny zapadła decyzja o podniesieniu stóp procentowych. Główna stawka oprocentowania w Narodowym Banku Polskim wzrosła o 1 punkt procentowy i wynosi obecnie 4,5%. Od ponad roku już systematycznie zacieśniamy politykę pieniężną, aby ograniczyć inflację. To już siódma podwyżka. Działania te przyniosą oczekiwany rezultat, choć nie od razu. Zawsze bowiem oddziaływanie polityki pieniężnej, jak wiemy, na gospodarkę, na inflację zajmuje sporo czasu. Zazwyczaj jest to co najmniej kilka kwartałów. Wsparcie Ukraińców i sankcje na Rosję to główne tematy rozmów prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona. Prezydent udał się dziś z jednodniową wizytą do Londynu. To nasze dzisiejsze spotkanie z panem premierem to jest nie tylko efekt tego, co dzieje się w tej chwili w przestrzeni międzynarodowej, przede wszystkim na Ukrainie w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, ale to jest też efekt naszej rozmowy telefonicznej w zeszłym tygodniu, w czasie której, jak ustaliliśmy, nie wszystko mogliśmy omówić przez telefon. Więc jesteśmy tutaj dzisiaj właśnie po to, aby omówić dokładnie razem w cztery oczy te wszystkie bardzo szczegółowe tematy. Kiedy rozmawialiśmy tydzień temu, żaden z nas jeszcze nie wiedział, do jak straszliwej masakry doszło w Bucze pod Kijowem, ilu zwykłych ukraińskich obywateli zostało zamordowanych przez rosyjskich żołnierzy w brutalny sposób, kojarzący się z niczym innym jak z masakrami, z którymi mieliśmy do czynienia w czasie II wojny światowej. Także i o tym na pewno, jak również i odpowiedzialności za tą i inne zbrodnie, do których dochodzi na Ukrainie, za łamanie praw międzynarodowych, także praw wojny, bo bombardowanie bronią zakazaną cywilnych osiedli, gdzie nie ma wojska, gdzie mieszkają tylko cywile, jest zbrodnią wojenną i wszyscy o tym wiemy. Ale co najważniejsze, co na pewno najważniejsze dla tych, którzy dzisiaj bronią Ukrainy, będziemy z panem premierem rozmawiali na temat różnych form wsparcia dla obrońców Ukrainy i dla tych, którzy dzisiaj są na Ukrainie, jak również i dla uchodźców, z których prawie 2 miliony znajduje się w tej chwili w Polsce, a naszą granicę przekroczyło już ponad 2,5 miliona uchodźców z Ukrainy. To już 43. dzień wojny na Ukrainie. W Borodziance w obwodzie kijowskim odnaleziono około 200 osób pogrzebanych żywcem. Po Buczy to kolejne miasto, w którym Rosjanie dopuścili się ludobójstwa. Na ulicach ukraińskich miast leżą zmasakrowane ciała ludzi. Teraz te martwe ciała zostaną przywiezione do kostnicy na badanie. Po badaniu ciała zostaną przekazane krewnym. Ekspertyzy ichnim rodzicom. Mieszkańcy wielu ukraińskich miast przeżywają horror. Pochowamy się w układowka tam u nas, tam bok stoi. Wszyscy ukryliśmy się w magazynie, była nas czwórka, mój syn, żona, ja i matka chrzestna pochodząca z Niżyna. Siedzieliśmy tam, podczas gdy Rosjanie strzelali do okna. Weszli do środka przez okno i zaczęli przeglądać nasze rzeczy. Chwycili wszystko, co mogli złapać. Zabrali latarkę i tablet, który mój syn przywiózł z Polski. Zabrali wszystko.
Kilka dni temu świat obiegły dramatyczne zdjęcia z Buczy. Teraz dochodzą informacje z miasta Borodzianka w obwodzie kijowskim. Odnaleziono tam około 200 osób, pogrzebanych żywcem pod gruzami bloków mieszkalnych, zbombardowanych w początkowej fazie rosyjskiej inwazji. Jak wynika z doniesień medialnych, rosyjskie bombowce zrzuciły na Borodziankę półtonowe ładunki na początku marca. Prezydent Wołodymyr Załański mówi, że brak bolesnego pakietu sankcji i realnych dostaw broni na Ukrainę Rosja uzna za przyzwolenie na to, by pójść dalej. Załański obawia się nowej krwawej ofensywy agresora w Donbasie. Mówi też o przywódcach Zachodu, wśród których, jak ocenia, niektórzy wciąż nie mogą się zdecydować, jak ograniczyć dopływ do Rosji petrodolarów z ropy naftowej. Pytanie tylko w tym, ile jeszcze. Pytanie tylko, ilu jeszcze Ukraińców rosyjskie wojsko będzie miało czas zabić, żebyście wy, politycy, zdobyli się na determinację. Prezydent Ukrainy zapowiada, że będzie nalegał na całkowitą blokadę rosyjskiego systemu bankowego. Dodaje, że dotychczasowe sankcje nie są współmierne do skali rosyjskich zbrodni i tego, co wydarzyło się w Buczy. O utrwalenie atmosfery współpracy we wsparciu dla uchodźców z Ukrainy zaapelował dziś premier Mateusz Morawiecki, który spotkał się z samorządowcami. To kryzys, z którym się musimy mierzyć na co dzień, to kryzys, z którym się muszą mierzyć właśnie samorządy na bardzo wielu poziomach. Zarówno województwa, powiaty, gminy, ale w szczególności miasta, mniejsze, większe, największe wioski. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny i zbudowany tym, w jaki sposób ta współpraca pomiędzy nami przebiega. Chciałbym na samym początku bardzo gorąco wszystkim Państwu podziękować. Podziękować za to, że niezależnie od tego, kto z jakiej rodziny politycznej się wywodzi, potrafiliśmy ze sobą współpracować i potrafimy ze sobą bardzo blisko współpracować. To niezwykle ważne, ponieważ chcemy, żeby uchodźcy mieli tutaj namiastkę normalności. Oni w większości chcą wrócić do swojego kraju, ale tutaj i teraz, dzisiaj są w naszym kraju i musimy i chcemy stworzyć im odpowiednie warunki do funkcjonowania. W systemie edukacji, w systemie służby zdrowia, dostępie do różnego rodzaju usług publicznych. Komisja Europejska nie zgodziła się na dopłaty do nawozów, przekazał wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Zapowiedział kolejny wniosek w tej sprawie. Na dopłaty do nawozów potrzeba dziś według szacunków rządu blisko 4 miliardów złotych. Polska wnioskowała, by zgodę na przekazanie tych środków rolnikom wydała Komisja Europejska. Bruksela długo zwlekała, a ostatecznie odrzuciła propozycję z Warszawy. W jej ocenie takie wsparcie powinno odbywać się w ramach innego mechanizmu pomocowego. Pojawia się problem, bo pula pieniędzy, jaką może w jego ramach wydać rząd, kończy się na 520 milionach. Pula ta jest pomniejszona o dopłaty do materiału siewnego czy pomoc klęskową. Co faktycznie oznacza, że odpowiedź z Brukseli pozwala przekazać na dopłaty do nawozów zaledwie kilkadziesiąt milionów złotych. Wicepremier Henryk Kowalczyk zapowiada, że rząd będzie chciał wysłać do Komisji Europejskiej nowy wniosek. Nadzieję wiąże z komunikatem z 24 marca. Komisja określiła w nim warunki pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji na Ukrainę. Komunikat zwraca uwagę m.in. na wzrost cen surowców. A to właśnie wysoka cena gazu przekłada się na rosnące ceny nawozów. W dokumencie określony został górny limit pomocy na gospodarstwo. Wynosi on 35 tysięcy euro. Plany resortu rolnictwa przewidywały, by dopłaty do nawozów objęły wszystkich rolników posiadających gospodarstwa poniżej 50 hektarów. Na teraz to wszystkie informacje. Kolejne wydanie o godzinie 20. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.